Siemanko, jestem Lucek, to jest Bimenji Drive, zapraszam was ponownie do tej gry. Po długiej przerwie zostało dodane do gry kilka nowych rzeczy, m.in. nowe scenerie. Tutaj mamy wyścig, którego jeszcze nie jechałem. I to jest też nowa rzecz, to znaczy ja sprawdziłem i od czasu, kiedy grałem ostatnio w Bimenji Drive, tego wyścigu nie było. To jest wyścig tutaj w kanionie, jest bardzo fajny, mamy wąską drogę, no i... I oczywiście dużo, dużo miejsc, gdzie możemy skusić. Zwłaszcza porozmieszczane gdzieś tutaj na boku kamienie, które łatwo zahaczyć i no niestety wtedy odrywa nam się koło. Także na to trzeba uważać, ale to nie wszystko. Och, dobrze, udało się. Bardzo, bardzo łatwo jest wypaść, chociaż ja bym chciał tutaj spróbować sobie jechać innym samochodem. Ten tak słabo trzyma się drogi, ale spokojnie. Ja już troszeczkę poznałem twórców Bimenji Drive, ja wiem po co oni dawali taki samochód tutaj. Chodzi o to, żebyśmy na każdym zakręcie wylatywali z niego i starali się przywalić w coś. Znaczy... O, może jeszcze? Może... Nie, już po wszystkim. This is the end! This is the end! No, tak wygląda pierwsza sceneria, która została dodana ostatnio. Tutaj mamy jeszcze... aha, właśnie, jest kampania dodana. To też jest ciekawa sprawa, bo została dodana kampania i zaraz sobie ją zaczniemy. Jeszcze została dodana obsługa modyfikacji, które możemy pobrać ze Steama bezpośrednio. Także bardzo, bardzo fajnie, scenerie i tak. Więc tu mieliśmy... ja sobie sortuję według daty i... tu mamy Canyon Race, to zostało dodane... okej, 23, a tu mamy... ojej, tak dawno nie grałem? Tak dawno nie grałem w Bimenji? Chyba nie, a może przeoczyłem kiedyś to... nie, tego na pewno nie robiłem, tego chyba też nie. Z tą ciężarówką... wiecie co, chyba robiłem z tą ciężarówką coś. Tego na pewno też nie robiłem. No dobrze, sprawdźmy teraz... Downhill Rally, lecimy. Zauważyłem też, że dość długo się teraz wczytują te wszystkie mapki. O, to się wczytuje chyba. Aha, no, wczytywało się, myślałem, że gra zawiesiła. Dobra, spróbujemy teraz. Już mamy taką rajdówkę. Moment, ja muszę zmienić tu kamerkę, bo... o, właśnie na taką. Taką orbitalną. Ona jest bardzo fajna, tak... jeździ się podobnie jak w GTA, bardzo mi się to podoba. Uuu, nie mamy tu ABS-u! Widzę. Raczej czuję. Kur... o co ja się zahaczyłem? Nie wiem, już mnie ściąga na... o co? Jak moc? Aha, dobrze, tu jest zjazd. I ręczny, pięknie. Daj radę. Powiem wam, że troszeczkę chyba grafika została ulepszona, dlatego że gdy włączam sobie długie światła, no to... to rzeczywiście one są długie i widać jakieś cienie od krzaczków, jak w GTA. To jest fajne. Okej, okej. Dużo jest w opcji personalizacji gameplayu w Bimenji Drive. To znaczy możemy sobie ustawić chyba kąt kamery... tak, możemy pole widzenia, no po prostu. I parę chyba innych rzeczy. Pamiętam, że to było gdzieś tutaj w Bimenji Drive do ustawienia. Oczywiście to, co ma pokazywać na ekranie, interfejs i tak dalej. A muszę sobie wrócić do Dirta Rally, wiecie? Ostatnio tak sobie myślałem, że hej, fajnie by było w to zagrać. Znaczy, mnie w Dirt Rally denerwowało to, że jest tam bardzo, bardzo trudno grać na padzie. A ja raczej kierownicy kupować nie chcę. No bo nie lubię, jak mam dużo gratów przy komputerze, szczerze mówiąc. No tak, ja lubię gry wyścigowe, ale jeśli da się je obsługiwać padem, bo tak na kierownicy... może kiedyś się skuszę na kierownicę, ale na razie jakby nie mam miejsca na to, wiecie? Naprawdę. No, kierownica to fajna sprawa, no tylko ja lubię, jak wszystko jest zgrabne na moim biurku. I ma swoją funkcję, tak jakbym kupił kierownicę, to bym... nie, mam takie wrażenie, żebym chyba zagracił sobie trochę biurko. Okej. Bo bądź co bądź, zajmuje to trochę miejsca. Na razie idzie, bardzo fajnie się jeździ tą rajdówką. I nawet całkiem prosto. Szkoda, że w tych scenariach nie można sobie spowolnić czasu.
bo na przykład taka scenka przywalenia w coś zwolniona byłaby fajna, tutaj jest chyba to wyłączone tylko we free modzie, chyba że mi się klawiszologia pozmieniała, bo ja zawsze miałem na padzie przypisane dwa przyciski właśnie od spowalniania i przyspieszania czasu. Okej. Ej, idzie bardzo fajnie, to jest chyba prosta droga, ale to jest tak specjalnie zrobione. Ja myślę, że to jest na tej zasadzie, że teraz jedziemy sobie spokojnie, wiecie, nigdy nic, ładne, proste drogi, a gdzieś tam zaraz będzie taki zakręt, gdzie będą albo kamienie na poboczu, albo albo będzie zaraz ściana na zakręcie, także się nie wyrobimy. No właśnie, twórcy BeamNG Drive lubią tak robić. Ale na razie idzie całkiem spoko. Jakby tu był kamień jakiś na poboczu, to koniec. O właśnie! Urwane coś? Lekko karoseria, ale jeszcze jeździ, jeszcze jeździ. Majta, mi się tam coś z tyłu. Okej, przykleiło się. O, już nie. I ręczny. No dobrze, oderwałem to ścierwo. Nie, jeszcze jest! Trzyma się jakieś. Nie chce się poddać. Trzyma się jakoś. Cyk. Idzie, idzie bardzo fajnie, ale zarzuciło mi troszeczkę. No dobrze, teraz już puściło troszeczkę mi ten element zarzucał samochód. Jakoś się tak bugował. No i dobrze, 35 checkpoint, mam aż 43 checkpointy. Czuję, że zaraz gdzieś walnę. Okej, ręczny. Woda. No szkoda, że nie ma efektu przejeżdżania przez wodę, nie? Dobrze jadę? Dobrze jadę. Myślałem, że pojechałem jakoś źle, bo tam chyba w lewo trzeba było skręcić, tak mi się wydawało. Wow, ale bardzo fajnie się jeździ tą rajdówką, zwłaszcza po szutrze. Bardzo prosto. Wydaje mi się nawet, że łatwiej opanować tą rajdówkę na szutrze niż na asfalcie. Mało brakowało, widzieliście to? Jakbym przyrżnął w ten kamień, to już po silniku, na pewno po chłodnicy. Dobrze, spróbujemy. Wow, spróbujemy tu nawrócić. To nie jest nawrót. Wow, ale patrzcie na to, jaki driftik, ekstra. No i ostatni checkpoint. Było bardzo łatwe. Ekstra! Sukces. Dobrze. Teraz tak, weźmiemy sobie następną scenerię. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Mamy to. To myślę, że będzie fajne. Więc przejechaliśmy sobie rajdówką, jazda rajdówką była fajna. Muszę chyba znowu powrócić do Delta Rally, bo tam te rajdy były bardzo fajnie zrobione. Pamiętam, że realistycznie, świetnie kokpity były odwzorowane. Bardzo fajnie, myślę, że trzeba by było tam zajrzeć. Pamiętam, że dźwięki też były ekstra. Ach, dobra, próbujemy. Co my tu mamy zrobić? Więc jedziemy trzykołowcem, tuk-tukiem i chyba mamy się z czymś zderzyć. Tylko ja nie mogę zwolnić czas, nie podoba mi się to. Chyba nie mamy wyboru i musimy jakoś ominąć ciężarówkę. Okej, tam była luka, musimy w tą lukę zdążyć jakoś, na tym to polega. Tylko jest jeden problem, musimy jechać tam szybko, bo ta ciężarówka też jedzie w naszą stronę. Jest ta luka i musimy tutaj jakoś tak przyhamować. Lekko. Wow, no poważnie! O kurczę, przydałoby się jakieś nitro, żeby szybciej tam dojechać. Ale nie ma takiej możliwości. Najlepiej to by było spowolnić tutaj czas, no nie? No ale właśnie chyba dlatego nie możemy spowolnić, bo wtedy byłoby nam łatwiej. Jeszcze raz. Chowaj się. Oja, ale to... O masakra. Zajebiste. Fajnie by było, jakby było więcej takich rzeczy. Bo to jest fajnie zrobione akurat. A coś jak Happy Wheels. No kurde, przecież to nie skręca. Ale słuchajcie, już prawie się zmieściłem. Może spróbować jakoś na ręcznym tam się wpierdzielić. Tak, wiecie, nawrócić. Dupa tam mogłaby się trochę zniszczyć, gorzej jakby przód się zniszczył. Spróbujmy tak. Nie wiem czy się uda. Uwaga, trik. Wow! Nie, to się nie udało. Jeszcze raz. A co teraz? Jakby to skombinować? To na pewno nie na ręcznym.
A na pewno trzeba w ostatniej chwili chyba tam zahamować. O, wiem co zrobimy. Będziemy trzymać się lewej strony. Wow! Udało się. No dobrze, drugiej ciężarówki chyba nie ma. Spoko. Udało się ominąć jakoś, ale było trudno. Bardzo fajna akcja. Powinni robić takich więcej, bo są świetne takie akcje z ciężarówką i ze zderzeniami. No to tutaj chodzi o BMG Drive, żeby się zderzać, prawda? Dobrze, bierzemy sobie, jeszcze zobaczymy coś tutaj. Data i co mamy? Tanker Delivery. Zobaczmy. Tego chyba też nie robiłem, ale zobaczymy sobie jeszcze to i pójdziemy na kampanię zobaczyć, jak wygląda kampania, bo ona też jest bardzo ciekawa ponoć. Tylko wiecie co, mam wrażenie, że te poziomy się jakoś dłużej wczytują, nie wiem czy może długo nie byłem w tej grze i tak mi się wydaje. Bardzo długo się to wczytywało. Musimy gdzieś dostarczyć naczepę. Uhuhu. No dobrze, zmienimy sobie kamerkę. O tak, właśnie to chciałem zrobić. Kamera orbitalna i teraz musimy powoli tu zajechać, bardzo powoli. Okej, i co dalej? Bardzo powoli. Ja chyba muszę wtrafić w ten bolec. Spróbujmy. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Patrzyłem w sterowaniu, ale nie ma tam nic napisane. Jeszcze raz spróbuję tu podjechać. Może mi się jakiś dodatkowy komunikat pokaże albo coś. Slowly and couple the trailer. Okej, okay, co dalej? Couple! Muszę to jakoś przyłączyć. Tutaj w sterowaniu jest niby coś tam. Ja nie mam pojęcia jak to się robi, dobra. Spróbujmy sobie tą kampanię polecieć. Senseless Destruction, czyli bezsensowna destrukcja. Możemy tu się kawałek rozpędzić. Musimy chyba skoczyć z klifu. No a jak? Spróbujmy może w tą stronę zobaczyć. I okej, okay, akurat na jakąś dziurę trafiłem, brzydką. Pojawia się taka inna kamera i zwolnione tempo, tak żebyśmy dokładnie widzieli, jak ten samochód się rozwala. Bardzo fajnie, podoba mi się to. A ja zawsze musiałem operować tą kamerą i zawsze spowalniać czas, wiecie, samodzielnie. A tutaj widzę, że troszeczkę to poprawili. To znaczy poprawili, no to daj taką możliwość, żebyśmy od razu mieli to wszystko zrobione, nie? Jakby w kampanii. Dobrze, uwaga. O, i mamy fajne spowolnienie, zbliżenie na samochód. Możemy widzieć, co się z nim dzieje i mamy kilka rzutów, kilka scenek. No, z samochodu został papier, widzę tylko. I już chyba nic z niego nie będzie. Okej. Okay. Damage. No nie! Też tak myślę. Myślę, że stać mi najwięcej. Spróbujmy jeszcze raz. Myślę, że stać mnie zdecydowanie na więcej niż to. Powinni mi dać szybszy samochód. Jep. No, teraz powinienem trafić w tamtą jedną wyrwę. Wow. No, jak teraz nie będzie 100% destrukcji, to ja już nie wiem. Wow, chyba, o kurde, no teraz to już musi być 100%, raczej nie wyklepię się już tego, chociaż nie wiadomo co tam Mirek w swoim warsztacie potrafi. Uwaga! Pierwsze miejsce, lecimy dalej. Fajne. Szkoda tylko, że te mapki się dość długo wczytują, trzeba czekać dosyć długo, co nie jest fajne, to nie jest tak jak w Angry Birds, że sobie, o, już i już jest, no nie? Drag Race, zobaczymy. Ścigam się z jakimś muscle car'em, taką subarką. Wow, ale wystartował! O, zaczął się palić. Wow! Kultowo! I oczywiście ściana płaczu. O kurde! Ja, że te zniszczenia BMG Drive są świetne.
No ciekawe, kiedy dodadzą ściganie multiplayer, ale podejrzewam, że serwery wypadły. Dlatego, że te wszystkie zniszczenia, o Jezus Maria. Dajcie spokój. Pewnie musiałyby być jakoś uproszczone albo coś. Tutaj patrzę, jakieś... co do sterowania... O! Bridge. O kurde! O kurde! To może być ciekawe. Dobrze, zmienimy sobie kamerę, żeby było bardziej odschoolowo. I co? Ja myślę, że jest stabilnie. Jedźmy. No nie do końca, bo ten most się też buja! O no pięknie! Zajebiste! Dobra, jeszcze raz. Właśnie o to mi chodziło w Imagine Drive. Pamiętacie, jak mówiłem, że przydałaby się jakaś kampania? O to mi chodziło. Ciekawe, co tam wymyślą gracze, no bo te kampanie będzie można sobie pobrać teraz ze Steama na przykład. Także ja myślę, że będzie fajnie. Teraz. Więc, o nie, no ja chcę już wystartować z powrotem. Fajnie, też możemy sobie szybko mapkę resetować. Okej, próbujemy teraz. I co, ja spróbuję teraz z tej kamery. Co, trzymamy się środka, no nie? Takie założenie. Ale dziwnie. O kurcze. Wow. Grunt, że się nie obróciło do góry nogami. Tak, jak jedzie się powoli, jest bardzo fajnie. Jestem ciekawy, jak to się tam buja. Ops. Co? Przy samym końcu? O cholera. To się nieźle tam buja. Bo tylko tyle wam powiem. Slow-mo activated. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze raz spróbować. Ale tak na max power, no nie? Bo tak to ja mam jakiś taki niedosyt. Distance. No jest złotko, ale spróbujmy jeszcze raz. Tak na full power, też mam taki niedosyt. Okej, przeszedłem sobie. Jest spoko, nie? Ale trzeba to przejść tak na 110%. Ło! Co? Co mnie zatrzymało? Skała mnie zatrzymała! Tu jakaś skała się przeten. O nie! No, na końcu skała przeniknęła przez ten mostek i to mnie rozwaliło. Ale to był bug, to nie moja wina. Chwileczkę, panowie, to nie tak. Cliff Ram, dobrze, zobaczmy. Tutaj są takie wstępniaki do tego. Spróbujmy walnąć w silnik. Tam samochód jest najcięższy, więc powinien teoretycznie najdalej polecieć, jeśli się go tu uderzy. I musimy chyba jak najwięcej uszkodzeń niemu zadać. Mogłem w sumie zobaczyć tą cutscenkę na początku. Czy chodzi o mój samochód? Nie wiem w sumie o który. Okej. Mój też się nieźle zniszczył. Teraz przypomina troszeczkę garbusa. Fajnie, tu widać te elementy silnika. Zajebiste to jest. No dobrze. I co my tu mamy? Zniszczenia. Damage. Trzecie miejsce. Nie podoba mi się. No dobrze, zobaczmy, co mamy tutaj zniszczyć tak naprawdę. Destroy this and his. Okej. Down here. Spoko. To co, możemy kawałek cofnąć chyba? Coś tak czuję. No pewnie, że możemy. Tu jest dużo miejsca do cofania. Teraz mogę się super rozpędzić. Patrzcie na to. Uwaga. I... BIM! No to teraz polecimy. Coś czuję, że będzie hardkorowo. No na pewno więcej punktów zdobędę. Oby tylko tamten na dach spadł. No spadł na koło, ej. Ale też się trochę zniszczył. No teraz uszkodzenia są konkretne. A tamten w ogóle wybucha zaraz, bo widziałem, że się zaczął palić. Wow. No jest hardkorowiej. Powinno być lepiej. Teraz. Ja nie wiem, te samochody coś twarde w tej misji są. I do wody. Pyk, elegancko. Super. No i teraz musi być 1000. Poważnie? Tylko trzecie miejsce? Przecież takie uszkodzenia. Niemożliwe.
No dobra. Suspension. Pass. Oh. Jump. Land. Pass. Jump. Hit this. Okej. Będzie hardkorowo. Musimy przetestować zawieszenie w tym samochodzie. I teraz mamy taką dziwną kamerę. Nie mogę jej zmienić. Mogę patrzeć tylko tak. Okej, mamy zwolnione tempo. Fajnie. Wow. No dobra, na razie jadę. Na szczęście ten pick-up ma bardzo fajne zawieszenie, ale chyba nie zniszczę wszystkiego. Nie uderzyłem tak prosto. Czas. Poważnie! Pierwsze miejsce. Ja myślałem, że mam wszystko zniszczyć. Ja po prostu musiałem tego dotknąć. A, możemy też oczywiście ustawić sobie kamerę z kokpitu. Canon. O, shit! Grubo. I musimy co? Oho, ho, ho. Ile mamy naboi? To podstawowa sprawa. No dobrze. Czy da się to obsługiwać padem? Chyba tak. Da się. Da się. Co to jest to? Page down. No dobra, dobra. No to co? Spróbujmy jakoś nacelować. Nie można zmienić kamery niestety. No dobrze, próbujmy. Nie no. To trzeba za pierwszym razem. Okej, tyle wystarczy. Ale go zmiażdżyło. Muszę sobie przetestować to działko jeszcze, bo to jest fajna sprawa. Teraz pójdziemy do free moda i będę strzelał w tą. O, pięknie, pięknie. I będę strzelał, proszę was, w... Boże, furgonetkę. Ona ma ten fajny tył. To się powinno fajnie... Okej, spoko. Aha, fajnie. Mam znowu ten rzut dziwny. Trzeba sobie jakoś poradzić. Ale super to wygląda, nie? W sumie to nawet lepiej, że mamy taki rzut, bo widać fajnie, jak zawieszenie w tym samochodzie śmiga. To mi się podoba. Okej. Tu trzeba było trochę z boku. Spróbujmy. Daje radę samochód. Oczywiście. A tutaj jak? Przyhamuję trochę. No i nic nie widzę. Super. Spróbujmy tak. No jakoś działa, dobra. Co, już po wszystkim? To łatwizna. Ja myślałem, że tu będzie jakiś problem. A tu elegancko. Cyk, drugie miejsce. Czyli musiałem to szybciej jakoś przejechać. Spoko. Co my tu dalej mamy? Downhill. Ciężarówką downhill. Okej. Gaz, gaz, gaz. Ja bym zmienił kamerę może. Okej. Jeszcze mogę nią sterować. Spoko. A ja miałem ją zniszczyć? Czy miałem po prostu gdzieś dotrzeć? Aha, do tej białej linii miałem dotrzeć. Damage i distance. Okej, drugie miejsce pasuje mi. To było fajne. Ciężarówką downhill. Jeszcze z takim prześwitem na takim terenie. Pozdro 600. Teraz mamy jump. Police car. I... shit. Aha, mamy na to spaść. I im lepiej wcelujemy, tym lepiej. No dobra. Tylko trzeba, ja nie wiem, przyhamować tam przy końcu, czy po prostu gaz do końca i tyle? Aha. Spróbujmy gaz do końca. No kurde! Raz. I chyba będzie za blisko. No kurcze. No, idealnie, dobrze, ale już wiem przynajmniej, w którym miejscu trzeba puścić gaz. No kurde! W stronę. No.
Elegancko, udało się. Udało się wcelować, ale tam wielkich uszkodzeń mu chyba nie zadałem. Ale druga pozycja jest. Jestem zadowolony. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, na razie, pa pa.